Twój pierwszy mecz po długiej przerwie, na pewno nie tak spodziewałeś się swojego pierwszego meczu po takiej przerwie. Powiedz, jak wrażenia? No na pewno od maja zmagam się z kontuzją, miałem ciężką operację, wracam do zdrowia. Myślę, że już jestem na tyle zdrowy, żeby pomóc drużynie i będę się starał, żeby te wyniki odwrócić razem z drużyną. Bo nie ukrywam, że wszyscy jesteśmy troszeczkę, mamy taką złość sportową, że nie możemy tego przełamać, ale myślę, że musi nadejść ten moment i musi to być najbliższy mecz. No dzisiaj kilka razy naprawdę bardzo mało zabrakło, żeby losy tego meczu odwrócić. Między innymi też Twoje dobre dośrodkowania miały wpływ na to. Powiedz, jaki macie pomysł, żeby w końcu to odmienić? Ja wiem, że pytam o to już nie pierwszy raz. Wiemy mniej więcej, co się dzieje, że jest jakaś blokada w głowie, ale powiedz, może teraz Ty, jako zawodnik, który wraca po dłuższej przerwie, może masz jakiś pomysł na to, żeby coś poprawić? Czy pomysłów, wiadomo, no, zawsze pomysłów jest milion. Najważniejsze jest wybrać ten taki, żeby przyniósł efekt. Wydaje mi się, że najważniejsze dla nas założenie, jakie powinno teraz być na najbliższe mecze, nie stracić bramki, tak? No, jeżeli się nie straci bramki, jest szansa strzelania tej bramki, bo to nie jest tak, że nie stwarzamy sobie sytuacji, bo stwarzamy sobie nawet sporo sytuacji, tylko brakuje tego wykończenia jeszcze. No mówię, zespół, który wygrywa 1-0, będzie się bronił, będzie walczył do końca. A jeżeli będzie wynik 0-0, nie stracimy bramki, wiadomo, że z minuty na minutę ten przeciwnik będzie słaby a my wtedy możemy go dobić. Dobrze, to powiedz mi jeszcze o sobie tutaj. Jesteś po przerwie, wróciłeś, powiedz mi, jak się czujesz i czy już liczysz na pierwszy skład w kolejnym meczu? Nie wiem, to w zależności tutaj jest już od trenera, jaki będzie pomysł na następny mecz, czy będę potrzebny drużynie, czy po prostu jeszcze będę trenował, żeby dojść do 100%, żeby mieć dyspozycję. No wiadomo, no zagrałem teraz chyba tam jest 20 minut czy 25 minut. Na pewno mi to pomogły te minuty i myślę, że z minuty na minutę będzie coraz lepiej, także jestem gotowy, żeby grać od początku, także zgłaszam aktywność. Okej, właśnie już przyjęliśmy pytanie, także na dzisiaj to wszystko. Dzięki i powodzenia.